Organizacja lotów czarterowych jest trudniejsza, bo najczęściej są to pojedyncze loty w kierunkach, gdzie nie mamy przedstawicieli, w związku z czym, żeby się taki lot mógł odbyć, to wymagane są działania w zakresie zorganizowania zgód na przelot, zgód dyplomatycznych, czyli służby dyplomatyczne muszą być zaangażowane. Przygotowanie ze strony lotu, no to oczywiście w przestrzeni samolot może się poruszać za zgodą danych władz, ale też w oparciu o plan lotu, więc te plany lotu każdorazowo muszą być składane dodatkowo. Musi być logistycznie przygotowane zaplecze techniczne tam na odbiór i odesłanie z powrotem, przygotowanie do lotu z powrotem. Te wszystkie rzeczy są dodatkowym i muszą się po prostu pojawiać na każdym locie czarterowym.